przede wszystkim chciałem podziękować drużynie za walkę w dzisiejszym meczu. Od samego początku bardzo ambitnie grali, walczyli o każdy metr boiska, można powiedzieć. I wygraliśmy ważne spotkanie dla nas i dlatego z tego się cieszymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo i teraz proszę o wypowiedź pana Mirosława Hajdę, trenera. Na pewno nie tak wyobrażaliśmy sobie tutaj pierwsze spotkanie na wiosnę u siebie. Chcieliśmy wygrać. Nasze błędy w pierwszej połowie zadecydowały o tym, że dzisiaj jesteśmy bez punktu. Myślę, że mieliśmy jeszcze swoje sytuacje, gdzie czegoś nam brakowało w wykończeniu. Gdzieś te piłki mijały bramkę przeciwnika albo nie uderzaliśmy nieczysto w piłkę. Nie mogę powiedzieć, że chłopaki nie walczyli, bo chcieli zmienić, odwrócić losy meczu, bo widać to było po zespole. Natomiast tak jakoś się nam to wszystko do końca nie układało, nie mogliśmy trafić na bramkę kontaktową. Być może jakby się nam udało to zrobić, to jeszcze mogłyby być emocje do końca. Cóż, przed nami kolejne mecze. Najważniejsze, żeby wyciągnąć wnioski z dzisiejszego meczu, bo to jest istotne, bo jeszcze jest dużo meczy do końca i chłopaki wiedzą doskonale, że w piłkę grać potrafią. Ale tak jak mówię, dzisiaj przeciwnik był skuteczniejszy, popełniliśmy błędy i przegrywamy spotkanie. Dziękuję bardzo. Czy mają jakieś pytania? Mówił pan przed meczem o tych walorach Rybnik, miał pan między innymi to, że są groźni w takich fragmentach gry. No i wszystkie trzy bramki powstały w fragmentach gry. Jak pan to skomentuje? Cóż, wcale się nie cieszę, że to się potwierdziło, ale taka jest prawda. Myślę, że były takie momenty, gdzie wystarczyło stanąć tam, gdzie mieliśmy stać, a nas tam nie było i wtedy byłaby inna być może ocena całego meczu. Nie ma co się tutaj zasłaniać i usprawiedliwiać. Daliśmy ciała i taka jest prawda. Przeciwnik strzelił, piłka polega na tym, żeby bramki strzelać. Przeciwnik strzelił te bramki i wygrał mecz. To tyle. Ja powiem gdzieś na koniec, że trzeba pogratulować na tym terenie ciężkim, bo nasze boisko było, można powiedzieć, na ten czas dobre, bardzo dobre, ale jednak w nogi wchodziło chłopcom, także jedni drudzy walczyli, powiem, mecz walki, także obydwie drużyny zasłużyły na to. No, trudno, myśmy wygrali, taka jest piłka i tak trener powiedział, no, na zespół był bardziej, więcej skuteczny, nie, po prostu w tych sytuacjach. My czasem musimy mieć cztery, żeby strzelić jedną, a przeciwnik ma jedną i to wykorzystuje. I to jest właśnie sztuka. To jest sztuka. Ale myślę, że przed chłopakami jeszcze, tak jak powiedziałem, wiele spotkań. To, żeśmy przegrali dzisiejsze spotkanie, wcale nie zmienia mojego podejścia do chłopaków. Myślę, że trzeba sobie te sprawy wyjaśnić, a to jest na tyle fajna drużyna i myślę, że szybko się oczyśniemy. Dziękuję. Ja myślę, że jeszcze są. Proszę bardzo. Jeszcze. Zszedł Szymek Kiewza, który w pierwszej połowie się wyróżniał. Zszedł też Patryk Serafin, który no, jest takim chłopakiem kreatywnym i akurat on, myślę, mimo że nie miał dzisiaj jakiegoś świetnego dnia, no to mógłby coś w tej drugiej połowie zmienić. To były zmiany jakieś wymuszone? Czy... Wie pan co, jeżeli teraz możemy mówić po fakcie, prawda? Ale każdy trener, który dokonuje zmian, chciałby, żeby zawodnik, który wchodzi na zmianę, dał jeszcze impuls, jeszcze pociągnął zespół. To można teraz po meczu mówić, czy to były dobre, czy złe zmiany i tak dalej. Ja podjęliśmy taką decyzję, weszli zawodnicy, teraz jesteśmy już mądrzejsi oczywiście. Czy to były dobre, czy niedobre zmiany, to jest ocena nasza. Nie będę się tutaj publicznie wypowiadał na temat zmian moich piłkarzy. Na pewno każdy z chłopaków chciał. Nie zawsze dzisiaj im wychodziło wszystko, co chcieli zrobić. Na pewno dzisiaj, jakbyśmy weszli teraz na ten mecz, to myślę, że już by inaczej to wszystko wyglądało. Jeszcze raz. Tak biorąc cały kształt pod uwagę tego, że mieliście właściwie 4 tygodnie poślizgu z tym startem ligi, to bardziej zaszkodziło drużynie, bo jednak oni już nie mogli się doczekać tej ligi. Ja nie szukam usprawiedliwień, czy zaszkodziło, czy nie zaszkodziło. Weszliśmy, dobrze, żeśmy ten mecz rozegrali dzisiejszy, uważam, bo mamy teraz pewien materiał jakiś do analiz, wiemy, mamy odpowiedź na niektóre nas nurtujące pytania, także
Mimo wszystko łatwo jest, jak się wygrywa, natomiast ja uważam, że bardzo dużo uczą mecze przegrane. I to nas już dzisiaj dużo nauczyło, jesteśmy naprawdę dużo mądrzejsi niż przed meczem. Dziękuję bardzo. To jeżeli nie ma więcej pytań, to ja tylko powiem na zakończenie, że i tak w tym meczu Garbarnia jest lepsza, bo w Rybniku wygraliśmy 4-1. Dziękuję bardzo.